choinki skrzące się lampkami, kolędy i szał przedświątecznych zakupów. Niestety, nie dla wszystkich. Nie, puste jest same rzeczy. Wolontariusze Barki co wieczór patrolują ulice Londynu. Szukają tych, którym życie na emigracji nie przyniosło sukcesu, tak jak Michałowi. W prasie perspektywy wyglądało o wiele lepiej, poza tym Unia Europejska i tak dalej. No i chciałem po prostu spróbować swoich sił samemu w Londynie. Nieznajomość angielskiego, kłopoty ze znalezieniem mieszkania i pracy, nieuczciwi pracodawcy. Przyczyn życia na ulicy jest tyle, ilu podopiecznych Fundacji Barka. Zdarzyło się, że już 2 tygodnie po przyjeździe zostałem okradziony z prawie wszystkich pieniędzy. Na szczęście został mi polski paszport i nic poza tym. No, spało się różnie, bywały nocne autobusy. Pomoc Michał znalazł w ośrodku Broadway Center. Tu bezdomni z zachodniego Londynu mogą zjeść ciepły posiłek, umyć się, skorzystać z pomocy lekarza czy psychologa. My zmieniamy ludzi życie i są ludzie, co przychodzili na ten center i teraz bardzo sobie dobrze żyją, mają sobie splaty, pracę, chodzą na uniwersytet i to tak powoli, powoli. To nie jest tak łatwo. Od kilkunastu miesięcy właśnie tu można spotkać ludzi z Barki. Pomagają polskim bezdomnym i tak jak Leszek, który kiedyś również był bezdomny, namawiają do powrotu do kraju. Przyszedł czas na spłacanie długu, nie? No i zaangażowałem się w to dość mocno i jakby zakorzeniłem się w tym i staram się pomagać innym. Znam te problemy, przeszedłem tą samą drogę i jestem dla nich wiarygodny jakby, nie? I to jest duża siła taka oddziaływania. Tuż przed świętami do kraju wraca kolejna grupa, 4 mężczyzn, wśród nich Michał. Dla Polaków, którzy są na ulicy, no to święta to jest niezbyt atrakcyjny okres, bo wszystko pozamykane. Fundacja organizuje nie tylko transport, ale i pomaga przejść przez wszystkie procedury. Polski konsulat w Londynie bezpłatnie wystawia podopiecznym Barki niezbędne do podróży dokumenty. Nie mają żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość, w związku z tym to jest tylko sprawa czasochłonna, czyli potwierdzenie ich tożsamości w Polsce. Potem już tylko pakowanie skromnego dobytku i powrót do domu. Osoby, które mają rodziny, które chcą tylko po prostu wrócić, no to oczywiście jadą do swoich rodzin. Natomiast większość z tych osób, które wróciły z Barką, są na razie z Barką. I tam mają pomoc, jeżeli chodzi o zakwaterowanie. Z Fundacją Barka do Polski wróciło ponad 60 polskich bezdomnych, którym nie udało się na wyspach. Katarzyna Nowicka, Wiadomości, Londyn.